Fabryka broni Łucznik Radom powstała 14 lipca 2000 roku, 75 lat od daty powstania przedwojennej fabryki broni w Radomiu. Jest producentem i dostawcą broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jesteśmy jedynym producentem na polskim rynku. Produkujemy głównie na potrzeby polskiej armii i służb mundurowych broń strzelecką, natomiast dwa ostatnie lata podjęliśmy działania i próby wejścia na rynki zagraniczne i rynek cywilny. Jak mówi Wiesław Lesiak, za granicą fabryka broni Łucznik kojarzy się przede wszystkim z kałasznikowem. Ale na polskim rynku już słyniemy przede wszystkim z beryla. Beryl i mini beryl. To są dwa rodzaje broni, które no już są dość powszechnie znane w Polsce, są bardzo dobrze oceniane. Notabene w Afganistanie też się sprawdziły. Otrzymaliśmy bardzo dobre recenzje za te karabinki. Fabryka broni Łucznik rozwija się prężnie, realizując kolejne projekty. MSBS jest to projekt, w którym opracowujemy, czy tam realizujemy już nawet opracowanie nowej konstrukcji broni strzeleckiej, karabinka, granatnika i noża bagnetu. Fabryka broni to nie tylko producent i dostawca broni dla polskiej armii. Spółka prowadzi szeroki zakres usług rusznikarskich, wykonuje również usługi na zlecenie firm cywilnych, wykorzystując doświadczenie i umiejętności załogi oraz nowoczesny i różnorodny park maszynowy, który systematycznie wzbogacany jest o kolejne nowoczesne maszyny, takie jak choćby piec próżniowy. Został zakupiony właśnie piec próżniowy w bardzo nowoczesnej technologii, jak na polski rynek. O ile wiem, jest to pierwszy albo jeden z pierwszych pieców tego typu, który umożliwia obróbkę konkretnie luf metodą multiplex. Jest to obróbka w próżni cieplna z wymrażaniem. Wymrażanie do minus 190 stopni. Fabryka broni współpracuje z placówkami naukowymi, m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Mechaniki Precyzyjnej. Jak mówi Wiesław Lesiak, fabryka zatrudnia około 350 osób i wciąż szuka osób do pracy. Problem w tym, że na rynku brak jest osób z wykształceniem technicznym. Myślę, że sobie poradzimy, ponieważ jest w tej chwili sporo młodych ludzi do pozyskania, którzy są dobrze zaawansowani w wiedzy komputerowej, mówiąc ogólnie. Czyli są blisko z komputerem, znają oprogramowania techniczne i to jest jakby pierwszy krok, który umożliwi nam rozmowy z tymi ludźmi i ewentualnie zachęcenie ich do podjęcia u nas pracy. Takie rozmowy są prowadzone. Fabryka broni Łucznik to firma nowoczesna, rozwijająca się prężnie. Już niedługo firma rozpocznie realizację dużej i bardzo ważnej inwestycji – budowę nowej siedziby. Otwarcie fabryki planowane jest na początku roku 2014.